Naszym kolejnym gościem w studio jest Jurand Wójcik, wałbrzyszanin, półfinalista muzycznego programu The Voice of Poland. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam również. To wielka rzecz dostać się do takiego programu, przed Tobą odcinki na żywo. Powiedz mi w ogóle, jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką, ze śpiewaniem? Muzyka zagościła dosyć naturalnie w moim życiu, to znaczy w domu zawsze była muzyka. Ojciec śpiewał, mama śpiewała, cała rodzina w ogóle muzykowała. W domu również była gitara i sięgnąłem po tą gitarę i tak zaczęła się moja przygoda z muzyką. Zacząłem tworzyć pierwsze kompozycje, do tych prostych piosenek pisać pierwsze akordy. Później zaczęły się pierwsze zespoły i tak rozwijałem jak gdyby swoją pasję poprzez kolejne zespoły, kolejne etapy, kolejne znajomości. W ten sposób to się odbywało mniej więcej. Część Wałbrzyszan może Cię kojarzyć z zespołem Niebo, ale teraz masz nowy projekt. Dokładnie. Zespół Niebo to też była wspaniała przygoda. 6 lat wspólnej zabawy. Udało nam się nagrać 3 płyty, więc to jest fajne wspomnienia z tym zespołem. W tej chwili jestem w zespole Kreuzberg. Jestem wokalistą, autorem tekstów. To jest bardzo fajny skład, bardzo fajni ludzie. Cieszę się, że mogę z nimi teraz tworzyć ten zespół. No teraz pewnie jesteś zaprzątnięty programem, ale czy gdzieś w tych wakacyjnym okresie będzie można Was usłyszeć? Tak jak mówisz, no zobaczymy, jak to się potoczy moja po prostu sytuacja w programie. Ale myślę, że tak, że gdzieś będziecie koncertować na pewno. Na pewno będziemy koncertować, musimy popracować nad tym materiałem, bo teraz nie mamy możliwości tego robić. Chłopaki grają oczywiście osobno na próbach, ja później będę musiał do nich dołączyć, ale tak jak mówię, po tym jak się program zakończy, wracam do nich i pracuję mi ciężko i wchodzimy na scenę, tak. No właśnie, we wcześniejszej rozmowie, zanim siedliśmy do studia, powiedziałeś mi, że jeden członek zespołu jest z Bielska-Białej, inny z Krakowa, a ty z Wałbrzycha. To jak wy się zgrywacie razem? No teraz w dobie internetu to jest dosyć łatwe. Po prostu wirtualnie się spotykamy. Ja dostaję od chłopaków piosenki i później do tego robię melodię w domu, piszę teksty, wysyłam im gotowy jak gdyby materiał. Później spotykamy się w studio, nagrywamy to i później wszystko na próbach zostaje dograne. I w ten sposób powstaje u nas materiał. A skąd pomysł, żeby wziąć udział w programie typu Talent Show? To był pomysł mój i zespołu, to wspólny nasz pomysł, żeby... To jest rodzaj promocji jednak, nie ma co ukrywać. Więc tutaj poprzez swoją skromną osobę w programie promuję również swój zespół. Więc tak jak mówię, no to jest promocja dla zespołu i stąd ten pomysł. Mhm. Wałbrzych też będziesz promował? No cały czas mówię o tym, że jestem z Wałbrzycha i to też jest jakiś rodzaj promocji oczywiście. Mam nadzieję, że jak będę dalej w programie, no to więcej pojawi się częściej nazwa Wałbrzych i ludzie będą kojarzyć mnie również z tym miastem. Więc myślę, że to jest również promocja dla miasta. A dlaczego akurat The Voice of Poland, a nie inny program typu Talent Show? Mamy teraz obfitość takich programów. To w zasadzie nie ma znaczenia. To jest trochę też przypadek, że trafiłem do tego programu. Więc tutaj, no, tak jak mówię, no, nie ma to większego znaczenia. Więc jestem w tym programie, tutaj staram się jak najlepiej wypaść. No i zobaczymy, co będzie dalej. Więc każdy z tych programów spełnia podobną funkcję, to znaczy promuje uczestnika. Mhm. Więc tutaj jest to samo. No właśnie, promuje głównie Ciebie, a Twój zespół, jak na to zapatrują się pozostali członkowie? No, chłopaki czekają na swoją szansę. To znaczy po wszystkim, jak już będzie po programie, no to wtedy ruszamy z promocją zespołu, więc każdy będzie miał swoje 5 minut. Również przed kamerami, również w rozgłośniach radiowych i tak dalej. Więc ta promocja, będą mogli również siebie promować w zespole. Na precastingach na pewno była masa ludzi, pewnie tysiące. Ty się przebiłeś, udało ci się, jesteś w półfinałach. Jak w ogóle to wyglądało? Troszeczkę jakbyśmy mogli zdradzić tę kuchnię. No precastingi oczywiście, no to masa ludzi. Później po precastingach dostaliśmy informację, że zostaliśmy zaproszeni na pierwszy etap, tak zwany blind. Również masa ludzi pojawiło się w studiu ATM-u w Warszawie w czasie pierwszego etapu. Mhm. Więc pierwszy etap wygląda tak, że uczestnik staje przed jury. W zasadzie to są trenerzy. Trenerzy są odwróceni do uczestnika tyłem i uczestnik wykonuje swoją piosenkę i jeśli się podoba, no to
któryś z trenerów, może nawet wszyscy się odwracają i w ten sposób przychodzi do kolejnego etapu. Odwróciła się między innymi Patrycja Markowska. Czym ją zauroczyłeś? Z tego, co mówiła, to swoim męskim, mocnym wokalem ją zauroczyłem. No właśnie, teraz będziecie bliżej ze sobą współpracować. Jak ta współpraca będzie wyglądała? No mam nadzieję, że będzie wyglądała tak jak do tej pory, to znaczy, że będzie w atmosferze takiej przyjaźni. Patrycja w ogóle jest wrażliwą osobą i traktuje nas trochę jak swoje dzieci, przeżywa z nami i również nasze zloty i upadki, więc tutaj jest bardzo, bardzo fajna dziewczyna generalnie. Więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie tak jak do tej pory się układać, że będzie to fajna współpraca. O doborze repertuaru kto decyduje? Po części ja, ale również moje propozycje przechodzą przez ręce Patrycji, jak również ludzi związanych z programem. I to ostatecznie jak gdyby cała ekipa ma wpływ na to, co będę śpiewał. Jak udział w programie traktujesz? Jako życiową szansę, czy bardziej przygodę? Myślę, że jako przygodę i również doświadczenie ogromne. Spotykam się z dużą ilością kamer, wywiadów i to jest takie dla mnie nowość i to też jest fajne, bo to mi się przyda w mojej drodze muzycznej, również z zespołem Kreuzberg, bo będziemy musieli też przejść przez ten medialny szum, więc tu będę troszeczkę przygotowany już do tej roli. Co się czuje, jak się staje przed gronem publiczności, przed ludźmi, którzy tworzą muzykę, którzy są popularni, którzy no, w jakiś sposób będą decydować o twoim dalszym losie? Na pewno jest stres. Przed samym wyjściem na scenę jest duży stres. Ja mam coś takiego, że jak już jestem na scenie, to ten stres mija, bo skoncentruję się na tym, co mam wykonać, jak mam wykonać piosenkę. Ale generalnie no, towarzyszą temu ogromne emocje. Widzę też po sobie i widzę po innych uczestnikach, że są naprawdę wielkie emocje temu towarzyszą. A kiedy czeka się na swoje wyjście, to jaka jest atmosfera za kulisami? Czuć rywalizację, czy może jakoś wspieracie się nawzajem? Nie, raczej czuć taką atmosferę przyjacielską. Nawiązują się w ogóle znajomości i przyjaźnie, więc tam jest taka grupa raczej przyjaciół niż przeciwników i wrogów. Program ma taką konwencję, że trzeba walczyć, ale generalnie jak schodzimy ze sceny, no to jest miłość. Poza tym. Jak oceniasz swoich rywali? Teraz tak, mam bardzo mocnych rywali, znalazłem się w silnej grupie, więc będzie mi, podejrzewam, trudno ich pokonać, ale tutaj jest, teraz trochę zmieniają się reguły gry, gdyż w odcinkach na żywo to publiczność decyduje o tym, kto przychodzi, SMS-ami. Więc też jest taka szansa, że jeżeli publiczność mnie polubi, to też mam troszeczkę większe szanse, nawet jakby się okazało, że troszeczkę słabiej wypadnę w danym dniu z określoną piosenką. Więc tutaj wszystko w rękach losu w zasadzie i ludzi, którzy oddają SMS-y na nas. Kiedy pierwszy występ na żywo? Już 27 kwietnia o godzinie 20:05 w Telewizji Polskiej, program drugi. Czyli czasu zostało niewiele. Zmobilizowałeś już całą rodzinę i wszystkich znajomych. Dokładnie, mobilizujemy wszystkich. Również chciałbym zmobilizować mieszkańców Wałbrzycha do oddawania na mnie głosów. Oczywiście liczę na to, że zaśpiewam tak, że po prostu będą mogli oddawać na mnie SMS-y z czystym sumieniem. Ale jeśli coś, nie po znajomości. Jeśli coś pójdzie nie tak, nie daj Boże, no też liczę na wsparcie Wałbrzysza. Ja myślę, że Wałbrzyszanie zewrą szeregi i będą oddawać głosy na ciebie. 27 kwietnia, program drugi Telewizji Polskiej. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci powodzenia i obiecać, że będę mocno trzymała kciuki. Dziękuję. I cała nasza redakcja również. Dziękuję bardzo, liczę na to. Jurat, bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Również dziękuję. Przypomnę państwu, że rozmawiałam z Jurantem Wójcichiem, półfinalistą programu The Voice of Poland. Dziękuję.